Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek ze speedrana. E, komentuję grę, e, mówię o swoich planach, gram na 10 minut. Seria kończy się przy 10 porażkach. Przypominam, jest jedna porażka na koncie. W tym momencie ranking 1889 i, i zaczynamy za sekundę. Jeszcze tylko przypomnę, że 11 maja jest darmowy trening, który nie będzie udostępniany publicznie. Wszystkie szczegóły są w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Zapraszam do serii i jedziemy, szukamy sobie przeciwników 1923 Zagrajmy sobie E4. E5. No dobra. Skoczek F3. Tak jak kiedyś uczono. Skoczek F3, Skoczek C6. A może partia hiszpańska dzisiaj? W sumie nie grałem jeszcze partii hiszpańskiej na speedranie. No dobra, goniec C5. Jeżeli wezmę Skoczka, on mi wybije. Ja będę chciał tutaj, to Hetman D4. Więc pionka brać nie można. Zrobimy sobie Roszadę. I teraz grożę wybiciem, a właśnie, a co by się stało, jak ja bym teraz tutaj wybił, on wybija, ja wybijam, on wybija, bierze e1, nie mogę, bo to dostanę strzała, tutaj, tutaj, bicie na e5, bicie na e4, a może jakiś hetman g4? Fajne będą klocki, chodzki, klocki. Mi się wydaje, że nie wiem dokładnie, ja już teraz jestem poza teorią w tym momencie. Sobie tylko tak logicznie staram się to. Wykminić. Aha, zapomniałem, że goniec na G4, przecież będzie bronił na y, pola G4 po wybiciu pionkiem. Y, ale to nie zmienia faktu, że można przejść do y, spokojnej pozycji, tak jak y, tutaj gra czołówka światowa w tym momencie, czyli zagrać D3 na przykład. Y, też tak można, a nawet trzeba prawdopodobnie, bo bicie chyba tutaj y, nie wchodzi w grę, tak? Mi się wydaje, chociaż jeszcze chwilę zerknę na ten ruch, bo y, zagram tutaj on mnie zbije i ja zagram tak. To też może być swego rodzaju pułapka. Wiecie, co, wezmę tego pionka? Wezmę mam roszadę, bo on mi tutaj nie zbije na pewno. W najgorszym wypadku, po prostu, on mi jakoś weźmie tego pionka i dalej będę rozwijać figury. Tak mi się wydaje. A może w, w, tym, w tym momencie przysporzę trochę problemów przeciwnikowi. Zagram tutaj, to on też ma takie posunięcie, ale dobra, gram Hetman E2. Myślę, że większość osób tak by zagrała. Przy okazji, jeszcze wzmocnienie punktu F2. Atakujemy. Będę groził ruchem D3. Teraz myślę, że jak Hetman E7, ja mogę zbić tu. On zagra F6. Odbije mi figurę bez dwóch zdań, ale jeszcze jest D4. I będę dosyć szybki. No, ciekawy jestem, czy to nie są już problemy czarnymi. Ale gość reaguje bardzo dobrze. To trzeba mu oddać ten ruch. Oczywiście brałem pod uwagę. Teraz myślę nad tym posunięciem, ale nie. Król zbije i tutaj się nic nie zyskuje. A jakbym zagrał po prostu tak, on by wziął. Ja wezmę i gramy sobie dalej w szachy chyba. Bez jakichś tutaj wielkich planów. Z drugiej jednak strony, może zagrać tak. On wybije, ja tu, on. Roszada. Hmm. Dobrze, dobrze zagrał. Tu chyba się nic nie dzieje. Wiecie, co zagramy sobie d3? Zagram d3. On zbije mi skoczka, ja zbiję hetmanem e, i będę grał końcówkę z przewagą, z przewagą pionków tutaj na skrzydle, królewskim cztery piony przeciwko trzem pionom. Wprawdzie on ma parę gońców, jest w rozwoju nieco szybszy, aczkolwiek ja mogę zagrać tak i atakować od razu pionka, go straszyć. E, skoczek też może za chwilę wyjść, zagram sobie go niece w 4 żeby od razu tutaj tego pionka atakować. Mogę też tak skoczkiem spróbować, ale g5 dostanę? Nie, chyba nie. Tutaj zagram on tak, ja odejdę. Tutaj odchodzić chyba też nie muszę. Nie no, skoczek C3. Naturalnie trzeba próbować. Nawet jak on tak zagra, będzie chciał mi tego skoczka skosić. To się nic nie stanie, nawet jak będą zdwojone pionki. Tak, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że się nie mylę. No dobra, spróbujemy wymienić wieżę. Jak się uda wymienić wieżę, to przejdziemy po prostu do końcówki. Wow! Od razu G5. No nieźle. A co by było, jakbym zagrał tak? Teraz ten ruch mi się podoba. Wprawdzie. Ten pionek, te pionki mogą być słabe, ale ruch punkt F, F6 będzie też słaby, a ten, ten goniec mi nigdy już tego skoczka nie zbije i ten skoczek tu będzie stabilnie stał. Nawet jak jakieś B5 będzie próbował, to zagram tak. Dobra, tak sądziłem, że pójdzie wybicie. Mi to odpowiada powiem szczerze. Wolę czasami zepsuć strukturę, a mieć opcję. Wybijam, dlatego że on musi wybić raz królem. Dokładnie. No, i teraz pytanie, jak sobie tutaj teraz radzić? Szach, no można niby dać szacha, ale zagram królem na F2, podprowadzę króla. Nie widzę jakichś tutaj super spektakularnych posunięć. Nie wiem, czy to za końcówka. Prawdopodobnie jest taka względnie równa, taką mam nadzieję. Wierzę D1 teraz, bo zająć trzeba wolną jedyną linię i liczyć na wymianę wież i próbować potem grać końcówkę ze skoczkiem. Zobacz, zagramy sobie a3, żeby ten skoczek miał już jakąś swobodę gry, żeby ten pionek nie wisiał. Wprawdzie może to nie było konieczne. On się bardzo szybko pcha tymi pionkami. Nie sądzę, że to jest dobry sposób. Zagram skoczek, zaraz chwilę, jak zagram tu, to on mi kopnie tutaj. Bierzę d 2 dlatego też zagram, żeby skoczek miał swobodę gry, żeby nie był związany, a potem przejdę skoczkiem na d4. Tak sobie to zaplanuj, zaplanuję. Dobra, przerzucam skoczka. Chcę wejść tu, ewentualnie go przerzucić, zagrać E5, może jak nie będzie tej wieży tutaj na tej linii. Dobra, ten ruch też brałem pod uwagę, tylko że ja chyba mogę mu tutaj poczęstować takim ruchem B4. Zagram ruch B4. Ten pionek już stoi na czarnym polu, skoczek będzie miał swobodne pole na D4, czyli walczymy o punkt D4 w tym momencie. Ja sobie zdaję sprawę, że tutaj e, trzeba by było mocno się zastanowić nad te, tego typu posunięciami, ale biorąc pod uwagę, że gramy na 10 minut, wydaje się to względnie dobre na pierwszy rzut oka. Jeszcze ruch C3 jest możliwy, może przerzucić wieżę tam, oczywiście tutaj. Dobra, on chce wymieniać teraz wieżę sprytnie, może ja teraz tak zagram, żeby tych wież nie wymieniać, a będę groził pułapką, bo jak wymienię, król wybije, dobra, zagramy skoczek d4, zawsze po, nie no, tutaj tego skoczka mi nie odpędzi, ale zawsze mam odejście tak i obrona, król e2 w zanadrzu, grozi tutaj przede wszystkim, już nie grozi, Zagrajmy sobie król E1 Z uwagi na to, że ten skoczek Za chwilę będzie mógł sobie gdzieś Elegancko odejść No właśnie, przeciwnik podstawił, zobaczcie, skoczek F5 Przeciwnik podstawił Czyli no, za szybko pograł A my sobie tu spokojnie realizowaliśmy swoje wizje No i mamy Szybkie zwycięstwo No dobrze, no partyjka jak partyjka Takich może być mnóstwo Lecimy dalej 1885 Niech będzie ruch D4 Mówiliście, że Gambit Hetmański, trzeba pograć, na no to gramy Gambit Hetmański. No, ważna partia, z tego względu, że jesteśmy już w przedziale praktycznie 1900, więc mało, mało brakuje. Ale jak widać było, statystycznie, no też zabodnicy 1900, takim rankingiem czeskomowym patrząc, no to też podstawiają oczywiście taktyka ważna, ale muszę przyznać, że debiut gości rozgrywał tak no całkiem, całkiem dobrze. No tutaj coś chyba nie trybi, ktoś jeszcze nie, nie przyszedł do partii, on ma jeszcze 15 sekund na podjęcie decyzji, inaczej partia zostanie przerwana. Jak to w necie różnie bywa oczywiście. No dobra I, i partia jest pewnie przerwana. No dobra, więc szukamy sobie kolejnego przeciwnika 1911 D4 zagramy, znowu białe. E, to jest też losowość, szukam przeciwnika losowo, nie tylko kolorem białym oczywiście, więc. Dobra, mamy D4, mamy skoczek C6, e, prowokacja do ruchu D5. E, można z tej prowokacji oczywiście skorzystać. Wcale nie trzeba. Zagramy sprytnie. Znaczy sprytnie. Z tego względu, że nie chcę, żeby było takie E5 zagrane. Jestem przekonany, że chciał przeciwnik tego ruchu. Tak też można. e 6 Łodde, co to jest w ogóle? No to od razu D5. Teraz, jak zagra skoczek, to ja go wybijam. Wybijam na E5 i on stoi źle. Fatalnie wręcz, bo e 6 to jest w ogóle. co to za ruch na poziomie 1900? Już w drugim ruchu robi przeciwnik taki błąd. Wybijamy z pocałowaniem ręki. I ruch E4, wzmocnienie centrum. Plan prosty, jakiś goniec D3, Roszada. Skoczek C3 można zagrać, chociaż też muszę pomyśleć, bo będzie taki ruch. Nie, dobrze, dobrze, skoczek C3. Bo jak będzie taki ruch, to ja wybijam po prostu. A, on może D6 zagrać, ok. Nie zagrał d6, bo by odbił pionka. Nie, nie mógł, bo tak. O, tam jakieś kombinacje. Dobrze, wybijam. No, zdwojone pionki w prostym układzie. Chociaż nie jest to jakiś tam fatalny układ czarnymi, yy, tak na no marginesie. Yy, teraz, yy, no właśnie, co teraz? Myślę, że zagram... spróbuję mu zagrać taki sprytny ruch pod tytułem wieża g1. Kiedyś taki plan widziałem. Yy, to jest takie zagranie końśliwe, bo g4 będzie groziło. Dobra, taki ruch grozi, więc yy, zagrajmy sobie bo on chce mi zbić. Jak ja zagram tak on mi zbije, ja zbije, on zbije, ja tutaj. Para gońców w otwartej pozycji może być nieźle. Może wiesz, że jak jeden trochę było za szybkie, to jest tak patrzę, ale myślę, że, myślę, że spokojnie. Chwila, jeszcze się zastanawiam nad ruchem F3, ale dostanę ten, ten ruch, wie że będzie musiała wrócić bez sensu. Kompletnie bez sensu, więc zagramy goniec D2 z tym planem właśnie, że jak on mi wybije, to będzie tutaj wisiał pionek, a jeszcze grozi długa roszada, grozi długa roszada, wiem, to brzmi dziwnie, ale będziemy tutaj spoglądać wieżą na króla za, za moment, więc goniec D2, plan G4 nie ucieka, także na spokojnie, myślę, że jakiś taki właśnie, no tutaj trzeba najpierw zrobić roszadę, zrobimy sobie szybko roszadę, Yy, Okej, okay, yy, za szybko zrobiłem broszadę, bo on teraz bije, bije, tu mi bije i będzie wisiał pionek na f2, ale to też nie, jakaś, nie jest jakaś wielka szkoda według mnie, bo pionek będzie też wisiał na g7, tu zagram sobie wieżą na d2 może, może wieżą na e1, yy, tak troszeczkę będzie to wyglądało rozwojowo, tak mi się wydaje, dosyć intuicyjnie na to zerkałem yy, i teraz co? I teraz, no dobra, zagramy f3. Czasami będzie istniała taka fajna kombinacyjka, kombinacja taka mała, szachowa, taktyczna, dla, na przykład jak odejdzie gdzieś skoczek na H5, a czasem takie plany są stosowane, żeby się tutaj zaklimatyzować na F4, skoczek D5 może być zagrane, bicie i bicie tutaj. Na razie nie mogę tu zagrać, bo skoczek odbije i broni gońca, ale już się na to troszeczkę czaje. Mogę też przeciwnika trochę zmusić, ale jak zagram tak, to on mi tutaj zagra. Yy, dobra, tu zagram. On mi tak. Już się szykuje na te G4, on, widać, że się szykował. Zagramy go nie C4. Takie myślę, że po prostu normalne rozwojowe posunięcie. Chciałbym jak, żeby tu zbił yy, Okej... Okay, yy. Może h4, sprowokuję go do takiego ruchu teraz, aby gdzieś tutaj chciał się zaklimatyzować. Nie chcę. No dobra, to teraz gramy g4. I ten, ten pionek h4 pomógł mi w tym, że tutaj już mam opcję obrony ruchu g5, goniec broni. Dobra, jest goniec c5, czyli wszystkie pułapki tutaj już zniknęły. Wieża g2, to chyba jest posunięcie w porządku. Za chwilę taki ruch będę chciał zagrać. Dobra, ten ruch oczywiście widziałem. Teraz pytanie: czy tutaj, czy tutaj, bo jak mi zagra tak, to skoczek. Chyba koniec B3. Koniec B3. Jeżeli A5, to mogę też go poczęstować A4, przyblokować na tym skrzydle. Wcale się nie boję, marszu, takimi pionkami. Absolutnie. Tu się nic złego nie może zadziać w tym momencie. I cierpliwie sobie czekamy na rozwój wydarzeń. Także tak, też taka gra powiedzmy, jakby to powiedzieć, wyrachowana, czy taka uważna bym powiedział. Też nie na hura, od razu atakujemy. No bo też taki styl na samym początku, jak ktoś prezentuje mega ostry, to zawsze są duże sunny z... So, Duże wahania, zmienię słowo. Szybko się przegrywa, znaczy dużo się wygrywa, dużo się przegrywa, a żeby grać dobrze w szachy, tak stabilnie, no to jednak ten styl musi być w miarę taki umiarkowany, solidny. Oczywiście zawsze są wyjątki od reguł, ale. E, dobra, ale mniejsza z tym, e, o stylu gry w szachy, tutaj trzeba by było e, teraz pomyśleć nad następnym planem. W ogóle tak jakoś dziwnie czarne grają wieża c8, w sumie nie wiem po co ten ruch był. No tak jak już mówiłem, jest to posunięcie, gramy sobie a4, a3 też pewnie byłoby możliwe, ale a4 myślę, że solidniejsze, bo jak zbiję, to zbijam, tu jest świetnie. Wow, ho, ho. panie kolego, jest cudownie, tylko pytanie jeszcze, zastanawiam się, czy skoczkiem, czy gońcem, bo wymiana gońców, Byłaby OK, ale nie, no chyba skoczkiem. Chyba wybije to skoczkiem jednak. Bo jak on mi zbije na 4 to też będzie to wyglądało dobrze. Biały mi ze względu na parę gońców. No i teraz jakbyśmy na przykład zabrali e, większość figur w wieże. Tutaj słaby pionek na A5 był. No właśnie, gość mi zagrywa gońcem na B4. Bardzo, bardzo sprytnie. Pytanie, czy tutaj zagrać? Chyba tak, bo jak on mi tu wybije, a ja wierzę, zawsze odtrącam. Dobra, gramy swój plan. W ogóle y, zobaczcie, że ten plan tutaj chyba dobrze działa. G5. No bo nawet, jak teraz skoczek wyskoczy, to ja zbijam tutaj i mam wolną linię już tego króla będę mógł trochę pomęczyć. Dobra. Y, słuchajcie, teraz wygrywam figurę. Nie, nie wygrywam figury. Wygrywam figurę, wygrywam. Bo jak zbiję tą wieżą, naciskam tutaj podwójnie i skoczek ma problem. Tak. A jak on mi zbije tutaj yy, skoczka, to ja zbijam tu z szachem najpierw i figura więcej. Ale niespodzianka się zrobiła. Dosyć przypadkowo to wyszło, ale. Też niegrane w sposób taki zły, z, uważam, z, ze strony białych, dlatego że to wyszło przypadkowo. Ja miałem inny plan, ale to się ładnie zazębiło. Trzeba przyznać, że takie niespodzianki szachowe w miłym wydaniu czasami się zdarzają. To znaczy on źle zagrał, po prostu złe wtrącenie zrobił w, ty, w, tym, w tym wypadku. No i cóż. Odciągnięcie obrońcy od punktu dokładnie, więc zbijamy na f6 z szachem, tak jak mówiłem, i zbijamy na a4. Figura więcej jest pozamiatana. Tutaj wieża d7 wchodzi spokojnie i tam już matowanko jakieś będziemy stosować. Też taka partyjka, zobaczcie, rozegrana w sposób względnie normalny. Nic jakiegoś spektakularnego nie działo i przeciwnik w pewnym momencie się wysypał. No uważność, uważność dostrzeganie taktycznych motywów. No to jest istotna sprawa, ale y, jestem przekonany, że każdy z nas y, może osiągnąć poziom y, od no, tego 1900 na przykład y, wiem, że to brzmi y, dla pewnie wielu osób. Coś nieosiągalnego Ale wierzcie mi, że można to zrobić A zresztą będę o tym też mówił na treningu Więc Zapraszam serdecznie Na trening 11 maja To się już przypominam Wielka sprawa, to będzie taka wyjątkowo jedyna e, Wielka sprawa Nie chcę za dużo mówić Przeciwnik, dobra e, Przeciwnik poddał e, Kontynuujmy sobie kolejną partyjkę Tym razem czarne przed 1905 e, Ok. Ruch D4. No dobra, może zagrajmy ruch D6. Jest to też taki sposób gry. Dobra, ale przeciwnik gra 4 czyli zmusił nas do obrony Pirca No to będzie obrona Pirca Skoczek F3, skoczek C6, posunięcie G6 F4 jest możliwe z ostrzejszą grą. Skoczek F3 jest możliwe. No różne opcje jak widać, goniec F4. No dobra, goniec G7 tutaj nie ma wielkiej filozofii. Hetman D2, robimy roszadę, w ogóle się nie boimy go, nie H6. Według mnie to jest za szybkie posunięcie, z czego ja się tutaj bardzo, bardzo cieszę. Tutaj bić teoretycznie chyba można. W ogóle się nie boję, że Hetman. Dobra, ja to zrobię dla treningu, zbiję. W ogóle się nie boję, że Hetman tu wskakuje. Gramy sobie teraz E5, czyli odpowiadam w centrum. Wykorzystuję to, że mam szybszą zrobioną ruszadę. H4. Kompletnie się nie boimy. Zobaczcie, oddaję tu przeciwnik: pionka. Zupełnie niegroźne posunięcie. Biorę pionka. Zawsze mam też skoczek G4. Nie no, naprawdę, gość tutaj chyba to rozgrywa mm, za szybko, zdecydowanie. Raz, że mogę tego pionka wziąć, ale bardziej mnie chyba interesuje skoczek, żeby jednak mm, tutaj dać jakiegoś szacha. E, dużo jest dobrych możliwości. Skoczek jest tutaj groźną figurą, e, chociaż jeszcze to mnie kusi. Nie no, zbijam skoczka. Zawsze po ruchu H5 mam ruch G5. E, no i teraz e, dobrze. Przeciwnik na pewno myśli, że ma świetną pozycję. Może Hetman E7 szach? Dlatego że po takim ruchu zawsze po wybiciu bronię na H7 przy okazji, a chcę wprowadzić skoczka. Długa roszada się szykuje. Może tak zagrać, żeby zepsuć strukturę. Czy to jest istotne? Myślę, że może to być dobre posunięcie. Zagram D3. Oddam pionka celowo. I teraz yy, może, a może taki ruch. A może taki ruch nie F3 dostanę. Wyprowadzam skoczkę jak najszybciej. Po tym posunięciu jest zawsze też G5. To jest też istotna sprawa. Dobra, skoczek E5 w centrum ustawimy skoczka, dlatego że ten skoczek też ma opcję na G4. Na razie tam oczywiście zagrać nie mogę. Myślę, że teraz y, spróbujemy coś podważyć. Zagramy C6. Jak wybiję, to w ogóle wyprowadzę sobie gońca gdzieś wstępem na ostro. O! Ruch H5 teraz. Tak zagram. On tak zagra Tutaj i wygrywam materią. Gramy G5. Hetman jest zamknięty. OK, tego ruchu nie przewidziałem, ale to nie jest chyba problem, bo skoczek c4. Mam tu opcję szacha, mam też opcję skoczek e3, mam opcję ucieczki w razie czego, mam opcję wybicia w razie czego. Jedyne, co muszę się obawiać, to jakiegoś takiego ruchu, ale mam zawsze też f5. Obrona tutaj jest myślę, że jakby to powiedzieć pilnowana. Pilnowana Słuchajcie Co tu się dzieje w ogóle Zagram tak On tu Ja tu On tam Czy ja mam coś więcej w tej sytuacji Taki ruch jest Jak on wybije to dostanie mata Tu się wszystko trzyma Tutaj dostanie młynek Aj! Dobrze Lecimy w to Hetman 3 jak w masełko, goniec F5 Tu się broni, to jest ważne I skoczek Bić nie może, bo jest mat, przypominam A skoczek C2 jest zabójczy Dobra, goniec D3, jasne Ha, tu się bojewiecznego wiecznego szacha Sprytnie, aj, sprytnie zagrał Sprytnie, jakbym miał ruch F6 zagrany Wprawdzie mogę chyba też tak zagrać, yy, ale sprytnie tego nie widziałem. Takiego wtrącenia. Bardzo ładny ruch, nie? No, szapoba. Tutaj muszę przyznać, że nieźle. Chodzi o to teraz, że jak ja zbiję, on zbije, ja zbiję, on mi zbije tu i zagram tu, i będzie wieczny szach i będzie remis. A wiecznego szacha ja nie chcę. A będzie on jednak tu blisko. To znaczy tak, mogę spróbować tu, jak on odejdzie królem, to mogę też zbić tak i tu bronić. Zawsze po zagraniu wieży mam taki ruch, myślę, że to się broni. Oj, dużo do liczenia jest, no właśnie, dużo jest do liczenia. Jeszcze raz, tak, on mi zbije, może wtedy wtrącić, on tu, ja zbiję wieżę, no ale on zbija tutaj niestety. jest remis. Inaczej byłoby świetnie. No dobra. Coś trzeba zagrać, słuchajcie. Ważny moment w partii. Chyba tak, ale tu już nie będę miał żadnych tutaj przełomów. Aha, tu jeszcze mi poleci. Hmm, szkoda, że to się tak potoczyło. Zwyczajnie nie zauważyłem tutaj tej opcji. No dobra. Zagrajmy coś. No zagrajmy skoczek C2. Dajmy tę możliwość wybicia. Całkiem możliwe, że tutaj już stoję trochę gorzej. Takie mam wrażenie. No jak wieża, czy tam druga, no to Hetman tutaj muszę. Muszę Hetmanem zagrać tutaj. Hetman F4 zdecydowanie bronić tu. No ale jeszcze jest taka opcja, że tutaj mogę też próbować walczyć o wolną linię. Yy, tutaj się na razie broni. Jakiś G3 może być zagrany, Ja bym na jego miejscu taki ruch wykonał za moment. Tylko pytanie, czy ja na przykład tutaj nie mogę zbić, tu bronić. Trochę mi się to nie podoba. G3 ciekawy, czy on zauważył. No, jak zagrał goniec D3, to G3 też na pewno widzi. Widzi. Hetman F5, on mi zbija tutaj. Prowadzą bierze. Nie no tak, muszę grać. Muszę trzymać. Nie mogę otwierać tutaj pozycji. Końca przy okazji na chwilę bronię. Teraz też grożę takim ruchem F6 w ogóle. Żeby zamknąć Hetmana. Tutaj z powrotem. Aha, już widzę do czego on zmierza. Jak zagram tu, to on zagra tu. Wtedy może tak. Też się będzie broniło chyba. Wracam. Koczek D2 jestem przekonany, że zagra skoczek D2 i hetman D2 hetman F6 H6 będzie groziło. Oj, robi się niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie nawet się zrobiło. Co? Wow, jaki ruch! No ale to ja bije. to już widzę, że jest ok, bo gram tak. Ale gościu zagrał odważnie. F6 wszystko broni, wszystko scala. Jeszcze on ma dobre opcje, jak skoczek na przykład na D6, potem na F5 będzie groził matem, ale zawsze mam bierze F7. Nie, on tu nie może, przepraszam. A tu też nie może. Ej, no to dał prezent, chłopak tutaj. Sprezentował nam, słuchajcie, partyjkę. Yy, dobra, wieża E1, no to teraz wieża E8. Od razu jest walka. Nawet nie zbijam tego, chociaż pewnie bicie byłoby ok, ale wolę jednak szybko związać, bo nawet po wybiciu jest takie posunięcie D5. Nawet chyba taki ruch jest teraz, Hetman F3. Tak, to teraz to się sypie jak domek z kart, bardzo szybko. Oj, bardzo, bardzo ambitnie zagrał, ale już mogłoby być tu chyba groźnie poddał. No dobra, słuchajcie. Dziś krótki speedrun, trzy partyjki. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.